Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Ninja, a dzisiaj kontynuuję naszą przygodę w Worms Armageddon New Edition. Mamy teraz misję Trouble on Mount Warmore. Okej, moi drodzy, zaczynajmy więc misję. Dobra. Wydaje mi się, że jest tutaj wzorowane na skałach, te, które są w Ameryce i są tam cztery głowy prezydentów. Cholerka, zapomniałem jak to się nazywa, ale dobra, zobaczmy, mamy tak, okej, ich jest tutaj czterech, po tej stronie sobie tutaj siedzą, a nas jest tylko dwóch. Mamy Bombozaura i Ninja. Jeżeli chodzi o arsenał, to jest naprawdę kiepski, ale wydaje że mi się, że Bombozaur mógłby zaszło w pierwszą turę. Dzięki! Mam nadzieję, że się udało Ninja. Razy dwa, czyli rozumiem, że mam tylko jedną szansę na to, że się stąd wydostanę. Fajnie. Ups, ja się trzeba tutaj podbijać. Nie widzę innej możliwości zbytnio. Cholerka, ale to nie będzie za łatwe. Jak ja się tutaj mam rozbijać? Cholerka! No dobrze, Ninja. No, dobrze. Tak. Dobra, ki. Możemy być tutaj. Dobra, w takim razie my tutaj skampimy i zaczekamy na Ninja w takim razie. Dobra, później musimy jakoś ich dość tutaj taktycznie rozłożyć. Widzę tutaj miny porozstawione, które będą nam utrudniać życie. Więc za łatwe to może nie być, ale spokojnie, damy radę. Co on robi? Komputer zwariował! Strzela do swojego! Może sami się wystrzelają, tak byłoby jeszcze lepiej. Dobra, łyczek ostatni już kawki mojej. The craters are only your hope! Dobrze, to się okaże jeszcze, to się okaże, czy są moją jedyną nadzieją. A czekajcie, stąd może będziemy mieli ułatwione życie? W postaci takiej, że tam dostrzelimy, ale jednak nie. I oczywiście musimy zaryzykować i spróbować tutaj wylecieć jakoś w górę. No, czekajcie, spokojnie, rozbujajmy się. Nie. O, pięknie, udało się. Już coraz lepiej mi to wychodzi. No dobra. Mamy Mortara, mamy Uzika, ale niezbyt mi się to chyba przyda. Spróbujmy. Życie na krawędzi! Ajajaj! Oberwał. Cóż. Medical supplies, deep patches. Okej, Gwardce, co kombinujesz? Stchórzył no, Bombozaur, natomiast wkracza do akcji. Mam tutaj dodatkowe punkty życia, które jak najbardziej się nam, wydaje mi się, przydadzą. Okej, ale amunicji nie mamy za dużo. Cholerka, musimy to jakoś bardzo taktycznie rozegrać, żeby się tam przedostać. Okej, podejdźmy. Tutaj sobie przeskoczymy spokojnie. Wielkie dzień! Cholera jasna! O kurwa. Troszkę oberwaliśmy, no ale cóż no. Nie no, dobra, nie jest źle. Nie jest jeszcze źle, co on tam robi? No proszę, sam strzela w swojego. Tak samo jak Sentry. Sentry i General będą mieli, podejrzewam, takie samo AI, czyli sztuczną inteligencję, jak właśnie tamten żołnierz. Dobra. Niech Bombozaur wkracza do akcji i weźmy sobie błyskawicznie tutaj tą skrzyneczkę, bo coś tutaj może się znajdować bardzo fajnego. Dzięki! Low gravitation! To się może przydać. Ale czekajcie, rozmyślam, jak ich tutaj załatwić. Fire Puncha mamy tylko razy jeden. Kurczę. Think, Ninja, think! Dobra, spróbujmy. Dobra, spadł tam, tylko ja chciałem, żeby on oberwał od tej miny. Ale no kurczę, prawie mi się udało go zabić. Więc no, ruch dobry, ale troszeczkę nie do końca wykonany tak, jakbym chciał po naszej myśli. Nas troszeczkę atakowała, ale dzięki low gravitation. No proszę, oni się sami wystrzelają. Będziemy mogli, wydaje mi się, przedostać tą tabliczkę. A z tej tabliczki będziemy mogli już pozbierać co nieco. Więc nie przedłużając dłużej, Bombozaur będzie wkraczał do akcji teraz. I używamy sobie low gravitation, ale tutaj też trzeba uważać, bo możemy czasem polecieć naprawdę za daleko. Możecie mi wierzyć, low gravitation ma dwie strony medalu. Okej, musimy się teraz tam przebić. Czy się uda? Miejmy nadzieję, że tak. Wielkie dzięki! Jest! Dynamite action! Okej. Wielkie dzięki! Blow touch, okej, to się przyda. W każdym razie się fire punchem wykopiemy sobie Guardiana w cholerę. Siema, Guardian. Aniuken! Boom! Papa! Plum, miłej kąpieli. Dobra. Mamy już głowę. Co teraz ten kombinuje?
No, zabij go, zabij go. No cholera jasna, prawie. No prawie. Wszędzie byśmy mieli już z głowy. Rozkaz! A jak to musimy teraz kombinować troszeczkę? Nie, ty tam ninja zostań, w razie czego. Być może będziesz naszym jedynym kiedyś pomocą. Teraz zastanówmy się. Uzi mamy nieograniczoną ilość, więc spróbujmy może zabić Sentry'ego. Albo... Znaczy Sentry albo Sentry, w sumie jedno i to samo, nie? Kamikaze niezbyt wydaje mi się być pomocne teraz. Niech no cię złapie! Dobra. My tutaj skampiliśmy. Zobaczmy, co on teraz będzie kombinować. Podejrzewam, że będzie nas chciał wystrzelić. Ej, oni się sami zaraz pozabijają, jak tak dalej pójdzie. Żeby to była jakaś wojna między sobą sami. Zdrajca! Któż to wie? Któż to wie? Bombozaurów wkracza do akcji. Spróbujmy go teraz zlikwidować. Może się uda, przodem. Ale może też być to bardzo trudne. Zobaczmy, czy będzie 40, będzie 40, będzie 40, będzie 40! Jeden punkt, że się nam zabrakło, cholera jasna! No prawie, prawie, prawie. Ale mamy Sentry'ego drugiego z głowy, więc jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Fantastycznie. Żegnaj. To był mój robak, ale cicho. Dobra. Bombozaur. Get into the action. Okej, zajmiemy się teraz tym Sentry'em, a generalem zajmie się ninja, żeby to było tak fajnie i majestatycznie zrobione. Okej. Sentry, go, bye bye. See you in the another world. Another world, tak, zrobimy sobie gameplaya kiedyś z tej gry. Takiego długiego long playa, mamo. Jeżeli ktoś grał w Another Worlda albo nie grał, to polecam gorąco. To naprawdę fascynująca przygoda, właściwie jest to jedna z tych gier, który prawdziwy gracz musi zagrać. Po prostu gra jest bodajże chyba z 90 roku, ale jest tak fantastycznie zrobiona. Jest to platformówka. Otóż opowiada ona historię pewnego naukowca, który to tworzy sobie w swoim własnym laboratorium jakiś tam eksperyment, który ma polegać na tym, że przeniesie go do innego wymiaru, innego świata. I otóż, kiedy on właśnie chce się już przedostać do tego, niespotkanie rozpoczyna się wielka burza. Piorun uderzył w tą stację, gdzie się znajdował właśnie dany naukowiec i przez to, moi drodzy, że uderzył piorun w nią, wydarzyła się dość nietypowa sprawa, bo naszego głównego bohatera przenosi do innego świata! Tak, moi drodzy, przenosi nas do innego świata i tam okazuje się ten świat nie być już tak przyjazny jak świat ludzki i jest tam na... Co jest? Co? What the fuck? Dlaczego przegrałem misję? Nie, ja się tak nie bawię. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, to tak nie może być. Szybko. Teraz bez zbędnego gadania będziemy to... Nie wiem, dlaczego przegrałem, cholerka, ale się zdenerwowałem. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ninja Rope razy jeden, to była prosta... Kurwa, to była prosta misja, ale... Nie no, spokojnie, wydostanę się stąd. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, nie przedłużając dłużej. No cholera jasna! Bo jeszcze bym spadł tutaj i bym się zabił. Tak nie może być. Niedobrze, 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 bo nie mam za dużo czasu. To była bardzo niespotykana i dziwna akcja. Dobra, kitam z tym. Niewiele oberwał. Sentry. Szybko, 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 szybko. Musimy wykonać tę misję. W każdym razie wracamy do Another Worlda. Naprawdę niespotykana, rewelacyjna produkcja. Jest to po prostu jedna z takich gier, które, jakby wam to powiedzieć, są niektóre gry, które są po prostu tak znane, że każdy gracz powinien o nich wiedzieć. Taką grą jest właśnie Another World. Naprawdę gra jest niesamowita. Klimat, muzyka, grywalność, grafice nie są, naprawdę gierka jest stara. Ale tu nie o to chodzi. Wyszedł remake w 2006 roku i ten remake jest, moi drodzy, bardzo dobry. Więc jeżeli byście chcieli w niego zagrać, to polecam wam naprawdę gorąco, bo jest on tego warty. Jest on tego warty. Więc naprawdę, jeżeli kiedyś będziecie chcieli, to polecam. Naprawdę. Nie pożałujecie. To wam już jedno mogę powiedzieć, tylko czekajcie, bo cholerka. Ja pamiętam, że to się tutaj niedobrze kończyło. O właśnie. Pu! Co się nazywa mieć farta? Mam nadzieję, że teraz bombozaur nie oberwie. Rozkaz!
sumie wcześniej wygrałem tą misję jedną postacią. Więc mam nadzieję, że teraz też się tak. Miejmy nadzieję, że. Cholera! Żyj się na krawędzi. Wielkie dzięki! Low gravitation! Entry. You're going to die! Niech no cię złapie! Cholera jasna! We've got company! Musimy pomyśleć, co zrobić. Ale spokojnie. Kolejna tura dla nas, więc Sentry jest już martwy. My się nie powinniśmy zbytnio przejmować. Oni mają dość kiepską sztuczną inteligencję. Misja mogła być cholernie trudna, gdyby skierowali na nas, że mają nas atakować tamci, a nie zajmować się sobą, w sumie jak debile. Ale wtedy misja byłaby naprawdę cholernie trudna. Do zobaczenia. A mi się wydaje bodaj, że chyba w Włoszech było tak, że jak się przeszło wszystkie misje, chociaż nie wiem, czy to nie było też w jakiejś formie treningu, czy czegoś, że po prostu misje mogły było przejść na jeszcze wyższym poziomie raz od początku i misje były wtedy naprawdę cholernie trudne. Przecież że ja nie przyszedłem, ale brat dość tam ostro pogrywał swego czasu. I tak właśnie mi się coś teraz wydaje, że mi się takiego wspomina, więc nie wiem na 100%, czy tak było, czy nie było, ale coś mi się tam kojarzy. Okej, okay, love gravitation! Okej, okay, teraz troszeczkę poskaczemy, ale spokojnie, szybko rozwikłamy tą misję. Ups. Cholerka. A spokojnie, mam low gravitation, więc nie ma problemu. Wielkie dzięki! Opsa! Ops, ops, opsa! Wielkie dzięki! Gravitation! Uja! Wszystko! Bierzemy Fire Punch i BOOM! Wynocha! Plum! Słodkich snów! Dobra. Bozar z wszystkim się zajmie. No Bozar za dobry żołnierz. On da sobie radę, ja w niego wierzę. Dobry żłobek. No, ten mi tutaj strzelo. Ups! I sam się zastanawia, co robi głupiego. Dun, 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 dun. Szybko, bombozaur, wkraczaj do akcji. Dobra, a, zapomniałem, że już nie mamy low gravitation, niestety. No bo tutaj jeszcze teraz jest wypadnie. Zaczmy nas bardzo szybko. Sentry'ego wystrzelamy tutaj. Troszkę spudłowałem, niestety. Wybaczcie. Ale to nie potrwa długo. Więc co prawda na dwie tury to nie będzie, General zrobi coś głupiego, albo on sam zrobi coś głupiego. O cholera, on oddaje ogniem. Ups. On strzela do mnie. Rozkaz. No spokojnie i tak zginie. Szybko bombozauru. Wkraczaj do akcji. Szybko. Może nie przeżył. Niech to cię złapie. Kurczę, jeden punkt. Jeden cholerny punkt. Bardzo podobnie jak poprzednim razem. No ale szybko to musimy rozwikłać. Cholera jasna. Pudło! Rozkaz! Nie wiem za bardzo ile mamy czasu, bo to chyba jest ograniczona. A jest ograniczona ilość czasu w tej misji. Cholera jasna. Nie zauważyłem tego. Szybko. Szybko, szybko, szybko. Nie ma za dużo czasu. Tam jest ograniczona ilość czasu na tę misję. Nie wiem, dlatego przegraliśmy. Teraz już wiem, więc spokojnie sobie damy radę. Bo widzę ile nam czasu zostało. Mamy niecałe 2 minuty. Damy radę spokojnie. Tu nie wątpię. Szybko teraz przejdziemy, zrobimy tunel. Ups. I podrzucimy mu tam dynamita. I wygramy. Cholera, już bym się ruszył prawie ninja, a wtedy mogło nie być, być za ciekawie, chociaż nie no. Wydaje mi się, że dalibyśmy też radę. Cholera. Ups. Dobra, nic, damy radę, spokojnie. Spokojnie, damy radę w razie czego. No, strzelaj, strzelaj. Cholera, miałeś mi zrobić większy tunel, debilu. Teraz ja nie wiem, czy tam dynamit przeleci. No nic, poświęcimy się w razie czego, mam nadzieję, że przejdziemy. Cholera jasna. Nie jest tak dobrze, jak mógł być. Co robisz? Dobra, mamy teraz duży otwór, więc spokojnie sobie tam strzelimy. Mamy jeszcze teraz. Spokojnie, teraz już damy radę. O i tak nas nie dostrzela, a my teraz go wysadzimy w powietrze! Rozkaz! Dobra! Bombozaur, wkraczaj do akcji. Bierz dynamita, chodź tu.
Bum! Pięknie! Pięknie się mi udało wygrać. Teraz jestem tylko ciekawy, jaki medal dostanę za tą misję. Zwycięstwo! Zakrzyczcie to, moi wojownicy. Nie zakrzyknęli. Srebrny medal! No, wydaje mi się, że odpowiedni. Jak na... A ile to jebista misja? Jaki zajebista zameczek tutaj będzie? O cholera jasna. Chouted Assassin. Dobrze, moi drodzy. Chouted, jak się czytało, mniejsza z tym. W każdym razie tą misję zobaczycie w kolejnym odcinku. Myślę, że wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Kolejne gameplaye z Wormsów oraz nie tylko z Wormsów. Już niedbawem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!